Witajcie kochani, dzisiaj jest niedziela, dzień po moich urodzinach, ale nagrywam tego vloga dla Was, bo wczoraj byłam zajęta urodzinowo. No i w ogóle powiem Wam, że połowę dnia wczoraj przespałam, bo byliśmy po weselu znajomych, przyjaciół. No i było super oczywiście, no ale w związku z tym pół dnia spędziliśmy na odsypianiu. No i efektem tego są moje dzisiejsze bardzo, bardzo suche usta. Jeszcze efekty jednak zarwanej nocy są. Moi drodzy, no i chcę Wam zdać relacji z moich urodzin, bo też byliśmy wczoraj na krótkim spacerze. Pokażę Wam tutaj takie przebitki. Byliśmy sobie w Wieliczce w knajpce. Także zobaczcie, co tam się działo. Kochani, dzisiaj są moje urodziny. Już nawet nie powiem, które, bo szkoda gadać. O, jedziemy sobie na przejażdżkę, na lody, do Wieliczki. Odpowiednie kolory wybrałem, mini, żeby pasowało Ci. O, tutaj proszę, ekstrawagancka stylówka, jak przystało na chłopaka. Stylistki. No, a ja zaraz Wam pokażę, jak ja wyglądam, ale chyba, że mnie Wiktor sfilmujesz. O, zobaczcie, jaka wiosna przyszła. Wychodzą listeczki, jest cudownie. O, dach jest brudny, ale odradzono mi jego mycie. Mam nadzieję, że się samo zmyje. I w ogóle zaczyna być pięknie. Jutro ma padać, więc kręcę dzisiaj oczywiście dla Was urodzinowe przebiteczki. Proszę bardzo. Może się do czegoś przydam w końcu. Proszę. Cowgirl. Albo dziewczyna cowboya też może być cowboy girl. No i wybaczcie mój wygląd, bo jestem po weselu. Jeszcze zmęczenie widać. Muszę za blisko nie robić kadrów, bo jeszcze oczka czerwone są. No i co z tego? Okej. Zrobiłem Wam przebitki z Wieliczki jakieś fajne jeszcze. Szkoda, że z wesela nie zrobiłam, bo mi telefon siadł. Jedziemy! A, idziemy sobie do knajpki słodko czy słono w centrum Wieliczki. Coś szybkiego przekąsić. I zaraz może coś jeszcze dla Was nagram. Ale w każdym razie jest całkiem fajna pogoda dzisiaj. Jak myślisz, będzie słodkie czy słone? Robimy test. Robi wrażenie? Robi wrażenie! Koszkie. Jak jest? Fajnie jest na tym balkonie. Całkiem fajnie, powiem Wam, wygląda ta świeża bazylia. Chyba będzie miły posiłek. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia jutro. Oprócz tego oczywiście jedliśmy sobie też później kolację, też Wam pokażę tutaj krótką przebitkę. No i kolacja urodzinowa to będą pyszne naleśniki na mleku owsianym. Najlepsze są, polecam Wam, dużo lepsze niż na mleku normalnym krowim. Są takie bardzo delikatne, lekko słodkawe, z owocami świeżymi, gruszka, ananas jest akurat z puszki. Ananas z puszka plus gruszka. Mojej mamy roboty konfitura wiśniowa jest przepyszna. Zaraz zobaczycie to już gotowe. To jest pyszne, słuchajcie. Świeże owoce. Ja mam zajawkę, jak wiecie, na świeże owoce. No, można by się kłócić, czy wszystko tu jest świeżymi owocami, ale po prostu naleśniki z owocami to jest ostatnie moje uzależnienie. No i oczywiście kawa z mleczkiem owsianym. Smacznego, moi drodzy. Życzę Wam też wspaniałej niedzieli i zdrowego jedzenia. No i przyszła pora na to, żebym Wam opowiedziała, co dostałam w prezencie. Właściwie niektóre rzeczy sobie sama wybrałam, więc superowo. Tutaj będę Wam pokazywać też przebitkę z mojej toaletki, bo właśnie tam stoją moje prezenty. I zobaczcie sobie,
perfumy, które sobie kupiłam, odkryłam taką nową markę w Douglasie, Jardin Bohème. Chyba się to czyta Jardin, bo to z francuskiego będzie, podejrzewam. Na pewno raczej. No i to jest firma, która stawia na ekologię. Tam są naturalne składniki głównie w tych perfumach. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo ja nie za bardzo lubię takie sztuczne zapachy. Nawet z tych drogich. No i bardzo, bardzo mi się spodobał ten zapach. Słuchajcie, naprawdę mają piękne zapachy. Ceny są takie, powiedziałabym, jak na perfumy, to przystępne, z takich droższych oczywiście, bo 50 ml, już Wam pokazuję, te perfumki 50 ml kosztują w pełnej cenie około 180 zł, ale była jakaś 20% obniżka akurat tej marki, więc zapłaciłam coś niecałe 150. Oczywiście to są perfumy, które dostałam de facto w prezencie od Wiktora, ale wybrałam sobie zapach. Ale właśnie bardzo chciałam, już dawno nie zmieniałam perfum i przyszedł czas, żeby sobie coś na wiosnę teraz takiego ekstra fajnego kupić i jestem bardzo, bardzo zadowolona. No oprócz tego jeszcze tam dostałam od niektórych jakieś drobne upominki pieniężne, no i kupiłam sobie jakieś kosmetyki, słuchajcie, na przykład zobaczcie tutaj też na toaletce mojej są te kosmetyki Yoko, one są w Rossmanie. Całkiem, całkiem fajne to jest, kilka rzeczy mi się tam spodobało, ale postanowiłam zacząć od tego produktu i jest to, słuchajcie, Yoko Pure, taki Mousse Up and Cheek Blush, 3 w 1. Mousse Up, Lip and Cheek, sorry, czyli Lip and Cheek, trochę małe litery tu są. Efekt matowy i to jest też naturalne składniki, vegan friendly. Bardzo fajny kolor jest taki, nie wiem, w którą stronę to mam pokazać, o ta, nie, 01, hashtag 01, kolor jest taki koralowy, powiedziałabym, i to jest super, bo właśnie można to nałożyć jako taki róż w kremie, bardzo dobrze się rozprowadza do policzków i można też właśnie dać na usta, ja mam bardzo suche, więc chętnie dałam, ale chyba jeszcze nałożę oprócz tego jakiś krem nawilżający, bo bardzo szybko to się wchłania, nie wiem, czy mi się uda Wam pokazać fajniej, kolor. Bardzo naturalny efekt tego bluszu jest, tego różu. W ogóle super. Jeśli chcecie, to zrobię Wam vloga o moim takim make-up, no make-up. Coś takiego, jak mam teraz. Takie ledwo przeróżowione niektóre części twarzy, powiedzmy. Naturalny, mineralny podkład i no i w zasadzie tylko jest podkreślone lekko brwi i rzęsy też bardzo, bardzo lekko. Tak, jeżeli Was interesuje eko-makijaż, wyłącznie eko-kosmetykami, właśnie w takim naturalnym stylu, że wygląda w zasadzie, można powiedzieć, jak brak makijażu, to no to chętnie Wam zrobię, dajcie znać. No, moi drodzy, także takie prezenty, a jeszcze dostałam od rodziny, słuchajcie, składkowo drabinę, bo to jest bardzo, bardzo ważne, że jak się ma taki, jak widać, dom z ogrodem, a akurat kiedyś dostałam i ukradziona drabinę. No i sobie postanowiłam po prostu poprosić rodzinę, zamiast kupować mi jakieś oddzielne prezenty, żeby tą drabinę po prostu sprawić, bo ciężko jest się na inne okazje, wiecie, tak skoncentrować i zamówić, kupić taką drabinę, więc korzystając z tych urodzin moich, mam wreszcie porządną drabinę, taką czteroczęściową. No, prozaiczna rzecz, ale mega potrzebna, także to jest super ważne. No i jeszcze przyjaciółka dołożyła mi do właśnie lampy ogrodowej, którą Wam pokazywałam w przebitce niedawno. Pewnie jeszcze zobaczycie to, bo będę robić tam vlogi niedługo, jak już się i programy, jak już będzie na tyle ciepło, żeby iść sobie na tą, wiecie, na tą tarasową część mojego studia, powiedzmy. No, kochani, co jeszcze ciekawego u mnie? Urodziny bardzo miło mi minęły i super, dostałam dużo życzeń. W ogóle dziękuję też, niektórzy spośród Was też mi coś tam wysłali, jakieś życzenia, także mega jestem wdzięczna. Super, bardzo mi było miło. Te urodziny mignęły szybko, więc nawet żadnych takich specjalnych przemyśleń nie mam w tym roku, bo po prostu jestem tak zajęta tą pracą dyplomową. Jeszcze dzisiaj muszę ją skończyć wieczorem i wysłać w tym tygodniu. Także naprawdę jestem bardzo teraz w takim ferworze pracy, bardzo dużym i po prostu nie ma tak specjalnie czasu na refleksje, chyba refleksje przyjdą dopiero jak już to się skończy i wreszcie sobie odetchnę
pełną piersią. Moi drodzy, pokażę Wam jeszcze teraz, program, króciutki program, zabieram Was do lumpeksu, który nagrałam w Bidze w Łagiewnikach, bo byłam znowu na wiosennej dostawie. No i zobaczcie sobie tam przebitki, mierzę tam kilka rzeczy w przymierzaniu, ale zobaczcie najpierw taką relację, jak tam wchodzę. Kochani, dzisiaj odwiedzam Biga Styl. Biga w Krakowie w Łagiewnikach. Jest taka wielka hala. Zobaczymy, co jest na wiosennej dostawie. Jeszcze wiosną tu nie byłam w tym roku, więc mamy nadzieję, że będzie coś fajnego. No i zobaczymy. Właśnie tak to wyglądało. Zobaczcie jeszcze teraz, jak właśnie sobie oglądam tam różne rzeczy. Głównie skupiłam się na sukienkach i spódnicach. Jest sporo, sporo tam rzeczy. Nie szukam aż tak w takich dużych sklepach wśród tych wszystkich wieszaków, bo to by się nie dało zrobić. No podobno to jest w ogóle ulubiony lumpek z Wersów, także ciekawe. Ja mam inne swoje ulubione, ale ten sklep jest w porządku. Naprawdę ma kącik do zabawy. Też fajną relację zrobiła Casecade, jak jesteście zainteresowani. Zobaczcie takie szczegóły tego sklepu, to całkiem fajny program, polecam. No a tymczasem u mnie takie krótkie przebitki właśnie, jak tam oglądam sukienki. Szukałam białej sukienki, bo ostatnio robię takie polowanie na białą sukienkę z koronki, ale to musi być idealna sukienka, więc no nie wiem, zobaczymy, czy się uda ją znaleźć. Ale tymczasem właśnie oglądam przeróżne rzeczy tam, sukienki znalazłam jakieś, które zaraz Wam pokażę w przymierzalni. No i spódniczki też było trochę tam rzeczy ze spódniczek, ale nic takiego specjalnego dla siebie nie znalazłam, natomiast na wadze znalazłam. Co ciekawe, właśnie na wadze znalazłam znowu spódnicę fajną i znalazłam retro sukienkę, którą zaraz zobaczycie. No to zobaczcie teraz właśnie, ja jestem w przymierzalni. To jest wielki sklep, więc na przymierzalni też trzeba sporo czekać, bo są tylko chyba 4 przymierzalnie czynne, a osób jest naprawdę sporo na tych nowych dostawach. Ale byłam tam krótko w tym sklepie, więc też się spieszyłam i tak aż długo tam nie siedziałam, starałam się jak najbardziej przyspieszyć wszystko. No i zobaczcie tam, jak sobie mierzę dwie sukienki. Ma jedna taka jedwabna, w takie wzorki jest. Fajna, taka kremowa, w takie szare wzorki. Nawet była na mnie dobra, ale wiecie co, mam bardzo podobną sukienkę z Noa Noa. Nie jest szara, ale szarych sukienek już też mam w sumie na... Była jeszcze fajna taka niebieska sukienka, ale dużo za duża na mnie, więc no nie zdecydowałam się. Obie były z jedwabiu, 100%. Tak. No i jeszcze mierzę taką spódniczkę w paseczki. Naprawdę fajna ta spódniczka, z dużą zawartością wiskozy. To jest taka vintage spódniczka, ale serio bardzo mi się spodobał jej styl. I szukałam takiej sportowej, weekendowej spódniczki, gdzie właśnie można pójść sobie na jakiś spacer, taki zupełnie na luzie. No i jeszcze mierzę tam sukienkę retro, właśnie taką z wełny sukienkę w stylu, chyba jest z lat 60., patrząc po szczegółach, ale dosyć wybrakowana, bo tam guzików nie ma w tej sukience. No, ale moi drodzy, zaraz Wam pokażę, co właśnie kupiłam, opowiem Wam już z mojego studia, także przechodzimy do studia. Witajcie kochani w studio! No i tak naprawdę niewiele mam Wam do pokazania, ale postanowiłam, że pokażę Wam porządnie chociaż, bo kupiłam te dwie rzeczy, sukienkę taką z wełny z lat 60. oraz kupiłam tą spódnicę, którą mam teraz na sobie. Bardzo fajna jest ta spódnica, powiem Wam, naprawdę jest super. Nazywa się Mrs. A marka jest Nick and Nick by Nicky. Bardzo ciekawa firma z Amsterdamu. Naprawdę super spódnica, bardzo fajny materiał. Zrobię Wam tam może jeszcze zbliżenia przebitek tego materiału. No i jest chyba 60% wiskoza, trochę sztucznego w tym jest też. Ale słuchajcie, naprawdę bardzo mi się spodobał i kolor, i styl tej spódnicy, bo szukałam takiej właśnie sportowej. Żeby można jakieś i sporty trochę w niej uprawiać i właśnie gdzieś pójść sobie w weekend na spacer, na luzie zupełnie. Szczególnie właśnie w lecie, na wiosnę. No i tak, taka spódniczka za niecałe 5 zł, patrzcie. No i postanowiłam się tak ubrać właśnie sportowo, bo dzisiaj jest niedziela, jest brzydka pogoda, ale chcę mieć takie poczucie super swobody. Trochę męcząca była ta sobota wczoraj i zdecydowałam się, że ubieram się tak na sportowo, zupełnie na sportowo, wygodnie. No i to jest dla mnie taka wersja sportowa a la Kinga, czyli spódniczka wygodna, taka luźna, sportowa i bluza od dresu tego mojego z Fasardi oraz moje takie różowe Reeboki, nowe, dosyć nowe.
kabaretki, bo jednak jest zimno, żeby iść w gołych nogach. No i tak, jestem ciekawa, co myślicie o takim niedzielno-sportowym outficie. Bardzo fajny jest wzór tej spódnicy. Ja nie przepadam za paskami. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że paski to nie jest moja bajka, ale te mi się spodobały, szczególnie właśnie zestawienie tego odcienia czerwonego z tymi sportowymi paskami i moim zdaniem właśnie do takiej bluzy w stylu sportowym to fajnie wygląda. I zestawienie tych kolorów, wbrew pozorom, bardzo mi się spodobało. Właśnie taki perłowy róż, lekki taki wrzosowy kolor z tym czerwonym. No mam nadzieję, że podoba się Wam mój outfit, a sukienki Wam niestety nie pokażę, ponieważ sukienka wymaga trochę pracy, muszę znaleźć do niej guziki, bo miała odprute wszystkie guziki, ona ma takie boczne guziki tutaj i szukam biało-czarnych guzików retro, takich super fajnych retro. Jeśli wiecie, gdzie mogę takie guziki kupić, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, bo nie znam tak szczerze mówiąc żadnych ani stron, ani sklepów z guzikami fajnymi, a szukam dokładnie biało-czarnych guzików, takich grubych w stylu lat 60. No i muszę się przyłożyć do tego poszukiwania, bo zamierzam uratować tą sukienkę za kilka złotych, bo to były rzeczy z wagi. Bo jest naprawdę fajna, ma bardzo ciekawy krój, właśnie taki typowy na lata 60, ale też w takim sportowym stylu trochę jak ta spódnica i też będzie to moim zdaniem taka fajna, wakacyjna stylówka na takie już nieupalne, ale takie trochę chłodniejsze dni, ale myślę, że będzie to super wyglądać, bo bardzo ciekawy krój ma ta sukienka. No i można z nią wykreować super stylówki, pokażę Wam te stylówki, jak tylko mi się ją uda odrestaurować tą sukienkę w pełni, bo jeszcze są tam takie mikro dziurki, niedużo tego jest, ale stwierdziłam, że za kilka złotych jest na tyle ciekawa i jest to vintage sukienka, że jeśli się uda uratować, no to warto było zaryzykować. Także kochani, do zobaczenia już niedługo. Ja idę kończyć pomału pracę, jeszcze dzisiaj odwiedzam rodzinkę na szybko. Także moi drodzy, pozdrawiam Was na początek tygodnia i zobaczymy się we czwartek. I we czwartek to będzie hollum peksowy na 100%, bo mam super rzeczy, które już tutaj czekają na pokazanie. Nie dużo, ale za to perełki i takie rzeczy, które naprawdę będę używać, będę z nimi robić fajne stylówy niedługo. Kochani, do zobaczenia, cześć i pozdrawiam.